Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja się zastanawiam od dłuższego, właściwie to już od dawien dawna się zastanawiam, gdzie jest limit, gdzie jest ta granica, kiedy Polacy się wściekną, dlatego że pracują za miskę ryżu, tak, za miskę ryżu. My jesteśmy tak wykorzystywani przez inne państwa, my jesteśmy tak wykorzystywani przez polityków, którzy Rządzą polską, że jak ja jako zwykły obywatel, zwykły obywatel ze zwykłym portfelem, chciałbym na przykład iść do kawiarni, napić się kawy, zjeść jakieś ciastko i w Polsce, jak na przykład idą dwie osoby, to trzeba tak średnio liczyć, no około 20, tak od 15 do 20 za kawkę, a za ciastko to tak średnio 20, no to lekko. Czyli prawie 100 złotych. Są przypadki, że głupiej kawy z głupim ciachem nie da się zjeść poniżej 100. I teraz jak oni nas doją, ale oni nas tak nie miłosiernie doją, moi drodzy. W Polsce nawet za ketchup trzeba płacić. Czy to jest normalne? Powiedzcie mi, czy to jest normalne? Oni, czyli tak, nas doją politycy, przedsiębiorców doją politycy, przedsiębiorcy doją nas. Czyli my, zwykli obywatele, jesteśmy dojeni podwójnie. Dwa razy jesteśmy dojeni. No, przedsiębiorca jest dojony tylko raz. Polityk nie jest wcale dojony. Czyli najpierw jest do samej górze jest polityk, później jest przedsiębiorca, a najgorzej w Polsce ma zwykły człowiek. Zwykły człowiek, który zarabia, który chce normalnie godnie żyć. I oni tutaj w Polsce. Tej krainie. Oni nas tak doją. Moi drodzy, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi, ale to czasem tak mówię też do tych, którzy nie wiedzą o co chodzi. Być może po raz pierwszy w życiu obejrzą, wysłuchałem mój film. Jeśli ktoś na przykład mieszka lub mieszka za granicą i przyjeżdża do Polski, to jestem przekonany, że łapie się za głowę. Bo ceny w Polsce wcale nie są niższe niż za granicą, a czasem są wyższe. Na przykład, kawka we Włoszech. Znajoma mi ostatnio mówiła, a 2 euro płaciłem w kawiarni, nie? 2,9 euro. 9 zł. Tylko nie też, że to jest taniej niż u nas w na zutówki. To ile oni zarabiają, a ile zarabiamy my? My za godzinę pracy, my się nawet kawy nie napijemy. I najgorsze jest to, co mnie najbardziej wkurza i czego najbardziej nie mogę rozgryźć i nie mogę zrozumieć. Że to trochę jak w tym powiedzeniu, że nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Że Polacy nie wiedzą, jak bardzo są dojeni i to jest najgorsze. Gwarantuję, że jesteśmy dojeni niemiłosiernie, to nie że trochę, to nie że tam troszeczkę, my jesteśmy dojeni niemiłosiernie, czyli codziennie, każdego tygodnia, każdego miesiąca. Każdego roku, non stop, non stop, non stop Oni nas doją dosłownie wszędzie Wszędzie, we wszystkich usługach Chcą nas tylko wydoić Chcą nas okraść Chcą jak najbardziej na nas zarabiać Chcieliby, żebyśmy wkrótce, to nie wiem Trzeba będzie zapłacić za, za cukier Jak ja nie używam cukru Praktycznie, no nie pamiętam kiedy ostatni raz używałem cukru Tak jest lepiej Ale porównanie, że za cukier trzeba będzie zapłacić za cukier. I nam to odpowiada. To znaczy, no nie wszystkim odpowiada, ale większości chyba to odpowiada, że trzeba płacić, bo oni już sobie tak wytresowali społeczeństwo, że społeczeństwo niewiele traci. Ja zawsze mam takie porównanie, takie banalne, nie? Na przykład Niemiec ma 10 cukierków, znów to muszę powiedzieć, Polak ma dwa cukierki, dwa, uwaga, dwa, czyli pięć razy mniej od Niemca, czy też taki przykład Niemca, może być Belg, Duńczyk, Irlandczyk. Austriak, o Szwajcarze to nawet nie wspominam. I dadzą nam tego jednego cukierka więcej, czyli trzy cukierki mamy. No dobra, dadzą nam dwa, podwoją, 100% więcej, mamy cztery cukierki. Tylko, że my mamy wciąż o sześć cukierków mniej niż Niemiec. I oni się z nas, nie wiem, z tego co mi wiadomo, to to może nie chodzi o to, że oni się z nas śmieją, ale oni są zszokowani, że u nas w Polsce ludzie. Są w stanie przeżyć. Emeryturka 1300, emeryt płaci za leki, za, za różnego typu, no ma tyle wydatków i musi za to wszystko płacić. To jest naprawdę normalne. ale skoro premier mówi, że będziemy. Ja muszę użyć, to są takie brzydkie słowa. Ja jestem kulturalną osobą, ale powiem, no musimy dupić, rypać za, za miskę ryżu. Najlepiej to za darmo. Moi drodzy, ostatnio pojawił się taki artykuł, jest taki portal 224, szokujący wyliczenia. Minimalna pensja w Niemczech to w Polsce klasa średnia. Jeden z internautów policzył, ile zarabia Niemiec mający minimalne wynagrodzenie i jak to się ma do polskich realiów. Różnica szokuje. Państwo PiS nas okrada na każdym kroku. Minimalna pensja w Niemczech wynosi 1980 euro, co daje średnio po opodatkowaniu 1572 euro. Przeliczając po obecnym kursie jest to odpowiednik 7000 euro. 21 zł, i 75 groszy, zaś ktoś, kto zarabia w Polsce 10 tysięcy brutto, 10 tysięcy złotych brutto, dostaje na rękę 7147 zł, czyli bardzo podobna kwota netto, co minimalna. W Niemczech. Czyli tak, Niemiec, czy też ktoś, kto pracuje w Niemczech, na przykład Polak w Niemczech, przy najniższej krajowej niemieckiej, on zarobi tyle samo, ile Polak pracujący w Polsce, zarabiający 10 tysięcy złotych brutto. To teraz pokażcie mi, ilu Polaków zarabia 10 tysięcy brutto złotych na etacie. W Niemczech może to mieć tak, na pstryknięcie palcem. Za nic praktycznie. I to jest ta różnica. I tutaj oni dalej piszą, że czyli Polak, którego uważa się za klasę średnią, tutaj takie niecenzuralne słowo, czyli no rypie za minimalną niemiecką, a wszystko co zarobi powyżej tej kwoty wpada już w drugi próg podatkowy. Moi drodzy, i to jest właśnie to. Polska, z tego co mi wiadomo, to jedyne, no albo jedno z niewielu państw, które... Mają na przykład podatek akcyzowy. Przykładowo, oni doskonale wiedzą, że Polacy ściągają do Polski samochody, i oni to wykorzystali, żeby nas doić. I my płacimy. Przykładowo, jak sobie Polak ściągnie jakieś auto z jakiegoś tam państwa, przykładowo do Niemiec, no to nie zapłaci akcyzy. Ale jeśli ściągnie, przyprowadzi do Polski, to już zapłaci, no bo oni nas doją i na lewo. I na prawo, i od góry, i od dołu. Na każdym kroku. Oni nas po prostu doją na każdym kroku. A wiecie co? Jeszcze wam zacytuję taki artykulik Spiders Web, pana Michała Tabaki. Polska ma najwyższe ceny energii w Europie. Dorzućcie do pieca, bo jeszcze ktoś nas wyprzedzi. Nasz prąd jest coraz częściej, zdecydowanie najdroższy w Europie. No proszę, w Europie koniec maja to akurat. Artykuł z końca maja. Jeżeli chodzi o ceny prądu, należał zdecydowanie do Polski. W tym czasie, tylko raz, 28 maja na chwilę oddaliśmy żółtą koszulkę lidera w tym wyścigu. Z wynikiem 62 euro za jedną megawatogodzinę, spadliśmy na trzecie miejsce. Wyprzedziły nas wtedy na chwilę Włochy 65 euro oraz Hiszpania i Portugalia po 85 euro. Tylko moi drodzy, tylko, że i we Włoszech, i w innych państwach zarabia się lepiej. Czyli, jeśli taki Morawiecki powie tak. No, u nas macie 6,50 za litr paliwa. Przypuśćmy tak, sobie tak kalkuluje, byle jak euro 40, a Niemiec musi zapłacić euro 60. No to wy macie taniej niż Niemiec. Tylko Pinokio Niemiec to zarobi przez godzinę na ile litrów, a ile zarobi Polak przez godzinę. I oni nas tak ciachają, moi drodzy, w ten sposób. Dosłownie na wszystkim. To co mówiłem, politycy ciachają i nas, i przedsiębiorców jakichś tam biznesmenów. Biznesmeni też nas ciachają. Czyli my mamy najgorzej. Bo to nie tylko politycy. To każdy. Po prostu w Polsce każdemu zależy, żeby kogoś wydoić z kasy. Ja nie wiem. Jak są jakieś usługi, na przykład budownicze i nie tylko, to każdy chce nas albo oszukać, albo naciągnąć, albo wydoić, albo to, albo tamto. Same negatywy. To nie tak, że jestem jakoś negatywnie nastawiony, są też uczciwi ludzie o dobrym sercu, ale ja mówię o tej większości. Wiadomo, że ileś tam milionów pewnie to złote pokolenie. Naprawdę, złego słowa powiedzieć nie można, no ale nas jest prawie 40, tam około 40 milionów obywateli, więc no jest w czym wybierać. Dobra, napiszcie co o tym sądzicie, bo tak człowieka trafia, jak widzi ten, ten bajser. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.